Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was dzisiaj na otwarcie paczuszki z Oriflame. Zrobiłam sobie takie zamówienie, które było, że tak powiem, w jakiejś tam promocji. Jak się kupowało przez aplikację, to miało się dodatkowych zniżkę i w sumie tam wyszło, że na produkcie miałam w prawie 40 coś tam procent, więc no prawie pół ceny, więc skorzystałam z okazji w ostatnim dniu promocji, no i skusiłam się na parę rzeczy i rozpakujemy. Zobaczymy, co tutaj jest. Jeszcze jest wszystko zapakowane, nie rozpakowałam i paczuszka czeka na mnie już cały dzień, bo też po prostu nie miałam kiedy ją rozpakować, ale bierzemy się do roboty. Zamówiłam chyba weekend, przyszła we wtorek, a dzisiaj w środę rozpakowuję. No i patrzymy, co my tu mamy. Zapakowane ładnie, jak na Oriflame, to Oriflame ładnie pakuje, a niestety w Avonie jak coś zamówię, no to zawsze jest, widzicie, bałagan. Będę sobie tak po troszku wyciągać. Tutaj tak, może tak, zaczniemy od tego, że zamówiłam sobie taką próbkę nowego podkładu. Zobaczymy, czy będzie fajnie, czy nie. Może ja tak będę odkładać, to tak jak otworzę całe opakowanie, to od razu będzie widać, co zamówiłam, a to trzeba tak, żeby było fajniej. Więc wypróbuję i zobaczymy. Kolejną rzecz, którą zamówiłam, to tak, będzie taki kremik do rąk i wydaje mi się, że ten krem do rąk to ja kupiłam w ramach, tak mi się wydaje, że to kupiłam w ramach tego, jak to się nazywa, w ramach za dostawę, żeby po prostu nie płacić. I ładnie pachnie, bardzo ładnie pachnie, a mi już się kremiki kończą, więc jestem zadowolona. Takie fajne opakowanie, już zapomniałam, jak to wygląda, ale jak chciałam zamawiać coś za dostawę, no to jeszcze zamówiłam sobie dodatkowo dwa kremy do rąk. Jeden taki, drugi taki Lovely. Zobaczymy, czy jak to pachnie. Czym to pachnie? Fajnie pachnie. Teraz też kremy używam bardzo dużo, więc tutaj zobaczymy, jaki zapach. Ten to taki troszkę babciny zapach. Więc nie wiem, może pójdzie na jakieś rozdanie komuś do prezentu. Zobaczymy. Kolejna rzecz, którą sobie zamówiłam, to skusiłam się na takie mydło spa złuszczające. Zobaczymy, jak ono wygląda. O tak. Takie z masażykiem. No i zobaczymy, co testujemy. Miałam peeling z tej serii. Mam z tej serii, jak to się nazywa, do rąk balsam. Nie balsam, tylko no, smarujemy, rękawiczki zakładamy, maseczkę. O. Kupiłam sobie, kochani, jeszcze taki, no nie spodziewałam się, że taki wąziutki będzie, taki nowy, no jak to się, o, nowy puder. No i zobaczymy, ale powiem Wam, że takie to jest tandetne, zobaczcie, jaka to jest cieniutka masakra. Ale wiecie co, może to będzie fajne na wyjazd, tylko takie strasznie białe, może na wyjazd będzie idealny, no myślę, że tak, takie malutkie, nieduże. Nie trzeba dużo do torebki, więc może to się sprawdzi. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to dla Adasia jest to żel pod prysznic i plus szampon. Bo powiem Wam, że same żele i te jabłkowe, to mi tak jakoś średnio pasują, bo i tak muszę głowę umyć, więc to jest, już wolę mieć i balsam, i żel w jednym. Kupiłam sobie szczoteczkę, tylko nowy pędzelek do nakładania właśnie chyba tuszu. Nie, do nakładania takiego. Ojej, jaki on jest mięciutki. Słuchajcie. O, to może będzie do tego. takie wąziutkie, bardzo mięciutkie. No zobaczymy, czy nam się sprawdzi. Bardzo, bardzo to włoskie, takie malusieńkie, takie nie takie sztuczne, jak to się czasami kupi gdzieś tam na chińskich, ale no, sprawdzimy, bo to najpierw trzeba sprawdzić, żeby wiecie, żeby coś o tym powiedzieć. Także kupiłam taki pędzelek. Nie pamiętam cen dokładnie, ale za wszystko, co tutaj zamówiłam, to zapłaciłam 100 zł. Tutaj mamy podkład i ten podkład też chyba jest nowy. Jeszcze go nie kupowałam. Taki, ale z tej serii to już miałam podkłady i byłam zadowolona, tylko tak patrzę, czy nie jest za jasny dla mnie. Będziemy jeszcze przykręcić i teraz zrobimy taki teścik. No, troszkę może być za jasny, ale wiecie co? Ja to zawsze sobie coś, z czymś wymieszam. Trochę jasny. No nic. Zobaczymy. Wiecie, zawsze nie wiem, jak te podkłady sobie zamawiać.
Okej, okay, no niech będzie tak. I jeszcze jeden pokład sobie zamówiłam. Ten już miałam. Szkoda było nie skorzystać, ale wiecie co, też jest troszkę inny, bo zobaczcie, nakrętka jest inna. Ale bardzo ładnie schodzi ten tusz. Pfu, Boże, tusz, nie wiem co mi jest, ale cały czas mówię. Patrzymy. No też pewnie taki sam kolor, nie? Troszkę ciemniejszy i myślę, że ten będzie bardziej do mnie pasował. Także takie sobie zakupiłam rzeczy. Tym razem w Oriflame. Muszę sobie to wytrzeć, bo jednak nie potrzebuję. Teraz nie będę teraz testować. Także no jestem zadowolona, bo dużo produktów, różne, takie, to spróbowałam pierwszy raz. No też sobie kupiłam ten, bo już mi się skończył z Avonu. Kremu dużo, no i podkłady zawsze mi się przydadzą. No i mamy nowy katalog. Nowy katalog wygląda tak. I tutaj jakaś woda nowa. Już dawno nie kupowałam nic takiego. No bo wiecie, mam dużo kosmetyków, nie chcę nie wiadomo czego kupować, bo po co mi to, żeby to stało. A ostatnio to też dużo kupuję w drogeriach, nie przez katalogi. U nas otworzyli nową drogerię, znaczy nową, ona nie jest nowa, ale HB mamy, więc w HB też można sobie po prostu się zaopatrzyć w różne fajne rzeczy, także jak najbardziej. No to po prostu tak wiecie, trochę skorzystałam z okazji, że jest jakaś tam promocja. No i tutaj mamy fakturę, ale nie ma tutaj nic takiego, żeby że tak powiem, ceny. No tak jak mówię, dobre były ceny, bo nie dosyć, że miałam tą zniżkę minus VAT, minus 23%, no i plus jeszcze tamta zniżka w sumie wyszła no w prawie 50%, więc to tak jakby pół ceny, więc warto skorzystać. Dobrze, kochani, powiem Wam jeszcze, że zamówiłam kilka rzeczy z demo. Czekam na jedną paczkę i pokażę Wam dwie rzeczy, bo zakupiłam coś takiego. To są takie wkładki do butów. Jeszcze tego nie rozpakowałam. Zakupiłam to. Kupiłam sobie sukienkę. Ale sukienka już wisi. O, matko, ona to szybko. Nie, no muszę to uciąć, wiecie, bo tak zapakowałam. Nie, tutaj jest. O. Powiem Wam, że zakupiłam takie do butów, wiecie, bo nie wiem, czy to się sprawdzi, czy nie. Bo to dosyć takie grube to jest. O, i tak się wkłada. No i zobaczymy, czy to będzie, bo czasami zdarzają mi się takie buty, że mam, że tak mnie ocierają z tyłu, coś takiego kupiłam. A drugi gadżet to kupiłam coś takiego. I słuchajcie, spóźnił się ten, to zamówienie się spóźniło i dostałam 20 zł na konto i mogłam ich wykorzystać. To jest coś takiego, taka nakrętka na butelkę, szkoda, że nie mam butelki, żeby Wam pokazać. Tu się zakręca i można potem podlewać sobie. Albo takim dzióbkiem podlewać z butelki. Więc uważam, że fajny gadżet, bo na przykład podlewa się do sadzonek. Tak jak ja mam tutaj kilka sadzonek. O, pokażę Wam zaraz. Sadzonka mi jedna wyszła tutaj z tych takich, co ja sobie kupiłam. I to jest kabaczek. Tutaj wychodzi, a tam na razie nic się nie dzieje. Posadziłam arbuzę, no ale na razie nie ma. Więc no zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy nie. I co? No i takie, wiecie, co, taki gadżecik podlewać to jest idealne. I zaraz spróbuję jeszcze zrobić zdjęcie sukienki, żeby Wam pokazać. I zamówiłam sobie pojemniki jakieś tam, już nawet nie pamiętam co i czekam na tą przesyłeczkę. W każdym razie z temu czasami coś tam zamawiam, ale nic takiego, więc żeby nagrywać jakieś tam filmy, żeby Wam pokazać, bo nic takiego dużego nie zamawiam. No ale jakiś tam drobiazek właśnie, myślę, że to takie przydatne, fajne jest i zobaczymy jak to się sprawdzi na butelce. No i tutaj zobaczymy też, no bo wiadomo, trzeba będzie, będziemy chodzić dużo na majówkę, więc przyda się. Także kochani, no co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, fajnie, że jesteście, pozdrawiam i do zobaczenia, pa pa. Postaram się wstawić jeszcze zdjęcie sukieneczki.